dbamy o szczegóły. Ma być pięknie. I klient jak coś dostał, ma być zachwycony. Sprawdzam, jak wyszły suche termofory, jak to jest spakowane. No, Państwo zobaczą. Do kogoś przyszło, albo Państwo wysłali do kogoś w prezencie. Proszę, jakie ładne. No, jeszcze raz. Wyciągamy. Wyskoczyło jeszcze coś takiego. Instrukcja obsługi. A tutaj, aż się boimy przerwać to WC, to może wypchniemy sobie, bo takie ładne. Zawinęli w kawałek papierka. Człowiek się przyjemnie czuje. No i ładnie zrobione, jak koszula pana Cejrowskiego. Tutaj coś przyklejone. To jest z pestek zrobione. Się podgrzewa w mikrofali albo chłodzi w zamrażarce. I tam zdrowe na różne rzeczy, wygodne. Ja na tym się lubię przespać czasami, bo ja lubię na twardym. Jak się pobrudziło i chcemy wyprać, to wiadomo, że to jest poszewka i można wyjąć ze środka termofor. Już człowiek się ucieszył, że takie ładne, że zadbali o ulotkę, o wszystko, wszystko piękne zrobili. Natomiast jak człowiek wyciągnie z poszewki tę poduszkę z pestek, to se myśli, no czego będę się spodziewał. Poszewka była ładna, natomiast ta poduszka w środku już ładna być nie musi. Musi. Ma być zadbane do samego końca. Na metce ma być zadbane. Wszędzie ma być zadbane, żeby klient był zachwycony. Gdyż ja handluję marzeniami. W książkach opisuję marzenia, w radiu opisuję marzenia. Nawet jak robię suchy termofor, to też mają być marzenia, ma być piękne.